Jesień i święto miodu na placu Wolnica zwiastują nieuchronny koniec lata. A co za tym idzie? Przypominają, że to już ostatni dzwonek, by zacząć wzmacniać organizm przed zimą. Miód i inne produkty z ula to znakomite, naturalne suplementy naszej diety. Opowie nam o nich pszczelarka Monika Leleń. No właśnie, powiedzmy, które miody na co się stosuje. Dzień dobry. Unikałabym takiego stwierdzenia, że jakiś miód jest konkretnie na jakieś schorzenie, dlatego że uważam, że warto po prostu jeść miód, a jeżeli mamy na przykład jeść miód, który nam nie smakuje, no to to jest bez sensu. Każdy miód przede wszystkim wzmacnia naszą odporność i uważam, że należy wybrać taki miód, który dla nas będzie najlepszy. No tak, bo mówi się, że któryś jest na przeziębienia, któryś jest na nerki, na wątrobę, ale tak naprawdę w każdym są takie zbawienne mikroelementy i enzymy, które są bombą witaminowo-mineralną dla naszego organizmu. Tak, dokładnie tak. Miód trzeba przede wszystkim traktować jako element naszej diety, jako takie profilaktyczne działanie. Jemy marchewkę, żeby być zdrowymi. Powinniśmy jeść także miód, ale też inne produkty pszczele, po to, żeby wzmacniać naszą odporność. I to jest klucz do sukcesu. Miód nie jest jedynym produktem pszczół, jedynym produktem z ula, który jest bardzo zdrowy. Na stoisku podczas krakowskiego miodobrania można także poznać inne, na przykład pyłek pszczeli. Tak, oczywiście. Te inne produkty, o których tak naprawdę czasami zapominamy, są jeszcze większą bombą witaminową niż sam miód. Na przykład pyłek pszczeli, który bardzo mocno podnosi naszą odporność, ale także jest zalecany dla osób, które intensywnie uprawiają sport, dlatego że to jest czyste białko, a przede wszystkim w zdrowej takiej postaci. Pyłek pszczeli możemy spożywać codziennie. Warto robić takie kuracje, na przykład przez 2 miesiące pyłek spożywać, potem 2 miesiące zrobić przerwy, potem znowu 2 miesiące. No i te miesiące spożywania pyłku warto wybrać takie jesienno-wiosenne okresy, kiedy bardziej jesteśmy narażeni na tą utratę naszej odporności, choćby przez to, że zmieniają się warunki pogodowe. Mówi się także, że właśnie pyłek jest tą substancją, która pozwala się uodpornić na kwiatowe pyłki, czyli to jest taki lek naturalny dla alergików. Tak, natomiast tutaj, jeżeli ktoś jest takim mocnym alergikiem, to tutaj zaleciłabym jednak kontakt z lekarzem i też byłabym tak bezpiecznie bym potraktowała nazywanie tego lekiem, ostrożnie, może niebezpiecznie. Natomiast na pewno są osoby, które się odczuliły pyłkiem. Wtedy trzeba w odpowiedni sposób zastosować taką kurację. Czyli nawet niektóre osoby bardzo uczulone powinny zażywać po kilka ziarenek dziennie przez 2-3 tygodnie, potem dopiero zwiększać tą dawkę. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś jest takim mocnym alergikiem, to warto to skonsultować jednak z lekarzem. Jest jeszcze tutaj jedno cenne złoto z ula, a mianowicie mówi się o tym chlebek pszczeli, czyli pierzga. Tak, to takie najcenniejsze złoto, zarówno dla nas ludzi, jak i dla pszczół. Dlatego, że pierzga ma w sobie elementy z organizmu pszczoły, czyli to jest właściwie to samo, co wcześniej oglądaliśmy, czyli pyłek pszczeli przerobiony przez pszczoły. One dodają tam dodatkowe składniki, dodają enzymy ślinowe, które mają dużo wartości. Do tego w ulu następuje fermentacja mlekowa i powstaje nam taka też bomba witaminowa, którą jest pierzga. Czyli pierzga jest niezbędna do tego, żeby pszczoły przetrwały zimę, a na wiosnę rozpoczęły normalne rozwijanie się, dlatego że to jest też dla nich białko. No i również dla ludzi to jest bardzo, bardzo zdrowy produkt, zwiększający odporność. Można śmiało stwierdzić, że jest znacznie lepsza niż pyłek. Mówi się też o tym, że to jest chlebek pszczeli właśnie dlatego, że pszczoły używają go do karmienia, one siebie karmią. Natomiast oczywiście tutaj nie mamy na stoisku, ale jest jeszcze mleczko pszczele, które także polecamy uwadze. Tak, mleczko pszczele nie mamy na stoisku, dlatego że mleczko pszczele po pierwsze trudno pozyskać, po drugie powinno być przechowywane w lodówce, więc no, nie ma takiego zwyczaju, żeby handlować tym mleczkiem pszczelim. Mleczko pszczeli, jeżeli chcemy zakupić, to najlepiej udać się do pasieki albo też jest dostępne w sklepach w formie liofilizowanej.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeśli ktoś nie był przekonany do tego, że miód i inne produkty z ula są doskonałe dla naszego zdrowia, to już o tym wie, że warto się tym zainteresować. A ja Was jeszcze zapraszam na krakowskie miodobranie, które do niedzieli trwa na Placu Wolnica.